Konkursem w Wiśle Łabajowie rozpoczęła się kolejna edycja Lotos Cup, chyba największych na świecie zawodów dla najmłodszych adeptów skoków narciarskich. Tym razem lista startowa zawierała 120 nazwisk. Najmłodszy uczestnik rywalizacji miał zaledwie 7 lat. No i co na to, dziewczyna? Nic. Jeszcze cię nie podrywają? Mm-mm. Wąsek, jak słyszeliśmy, nie ma jak na razie kłopotów z popularnością, ale jak zauważyli nasi czujni operatorzy, jest już obiektem, na który kierują swe spojrzenia młode fanki.